Ale on co, będzie siedział? My mamy leżeć, a on będzie siedział. O, ale trzeba tutaj dobrze manewrować. Co nie ma? Lay down. Lay down. Leżę, ma, uważaj. Weź ręce z tego może, z brzegów. O tak, bo jak walniemy to... Ja pierdzielę. Ale akcja. Ale akcja. I jakie widoki. Ale hit. Okej. Okay. I jadźcie. Ale nam zrobili przeprawę. Chyba tylko nam. Ja bym się bał tam wejść, żeby mi nogi coś nie ugryzło. Jaki potwór. Jeszcze co mam, to jeszcze użyję. Aha. Co mam, co zadam, co? Może akurat coś się jeszcze złowi? Kulasz serduszek. Coś ty to założył, chłopie. Co ty chcesz złowić? Ty chyba chcesz... Ty chyba na lwa jest, na lwa. A nie na rybę. Pięknie, ale ta ryba jest dużo fajniejsza niż pakuń, nie? Ale... Siema, siema, w nowy dzień, w nowym vlogu, w nowym miejscu. Jesteśmy w porcie na wyspie Phuket i będziemy płynąć na wycieczkę Jamesa Bonda, na zobaczyć wyspę Jamesa Bonda. Tylko nas troszeczkę nastraszyli z samego rana, bo dostaliśmy taką starodawną, można powiedzieć, broszurę, na której było pokazane, że będziemy startować z innego miejsca, z innego portu niż do którego jechaliśmy. No i cały czas rozmawialiśmy z kierowcą, że jedziemy nie do tego portu. No ale się w końcu okazało, że z tego portu, na szczęście dobrego, do którego przyjechaliśmy, będziemy startować. A okazało się, że tylko ta nasza ulotka była zła i ta mapa była jakaś stara i nie taka, jak teraz obecnie jest. I tamten port jest zamknięty i startujemy z innego portu, ale nikt nam wcześniej o tym nie powiedział. No i kilka rzeczy nam się po prostu nie zgadzało, ale na szczęście zakończyło się dobrze. Więc idziemy się tutaj rozgościć w porcie, czekamy na łódkę i będziemy startować na super wycieczkę. Jedną z takich ciekawostek tutaj, jeśli chodzi o port, to tak, możecie być pewni tego, że macie tutaj toaletę, macie tutaj jakąś restaurację, gdzie można coś zjeść, są też sklepy, gdzie można sobie kupić jakieś buty ochronne, można sobie kupić te osłonki na telefon, no i ogólnie jakieś spodenki, klapeczki, płetwy, także port jest dość dobrze wyposażony. I jeśli się martwicie, że nie macie na przykład czapki albo czegoś innego, to tutaj w porcie możecie się jeszcze na wycieczkę doposażyć i dobrze przygotować. O kurde, trafiony, zatopiony. Jedna łódka mniej. To chyba jest taka akcja, że tutaj z łódki od razu do kajaków wsiadamy, bo tutaj nie ma gdzie wyjść, a mamy wychodzić. No więc najprawdopodobniej do łódki, znaczy do kajaka. Sprawy tak się mają, że pływamy sobie z M-ką na kajaczku, tylko mamy pana, który nas tutaj prowadzi i nam wachluje ładnie. O, i jesteśmy w takim bardzo ciekawym miejscu, w jaskiniach, gdzie żyją miejscowi ludzie i tutaj pracują, wypożyczają kajaczki, no i tak. Fajnie jest, bardzo przyjemnie. Bardzo jestem zaskoczony, że z łódki prosto na kajak i heja. Ale ptaszek właśnie nam tutaj odfrunął. Jesteśmy pod, kurcze, takimi wielkimi skałami. Jacie. Kraby? Jacie, są kraby. O, go dotknąłem, ma, wiesz? Gdzie? O, no, tutaj jest i pełno. Ale... Jacie. Ale... Nie chcesz sobie dotknąć? Patrz, tu jest pełno tych krabów. Jacie. Jest. No. Są ostre, wiesz? Pan mówi, że są ostre skały. Sharp rock. Ale miejsce. Ale. Jacie. No, tam jest taka jaskinia. No, taka mała. A do niektórych będzie można wpływać. Na pewno gdzieś wpłyniemy, wiesz? Wow. O kurcze. No. Ale taka cisza i spokój. Elegancko. Kurde. Tutaj nie. Pływaliśmy po podobnych rzeczach, ale tutaj nie. No, tak się kojarzy. Ale tutaj jest klimat. Ja pierdzielę. Ale mega, ale miejscuwa. Patrz, jak żeśmy wpłynęli głęboko, co nie? Jo.
Obtarliśmy delikatnie o skałę, ale mam nadzieję, że ponton zaraz nie szczeli, nie Emma? Ty się tylko nie bój, bo tato żartuje. Patrz, dalej płyniemy. Patrz, takie przesmyczki. Ale fajne. Uwaga, bo tu na żyletki. Z jednej, z drugiej. Wow. Wow, water high? No lagoon. Tutaj woda dotąd sięga czasami, jak jest przepływ i nie ma wtedy tutaj żadnej laguny, nie da się wpłynąć, nie, bo to widać zresztą. Laguna number one i laguna number two. Ojacie, jaka miejscówka. Wow, beautiful place. Mamy szczęście, że jest odpływ i że jest tak mało wody, dzięki temu mogliśmy tutaj w ogóle wpłynąć, ale miejscówka jest po prostu niesamowita. Ja pierdziel. Elephant Rock. Yes. Emi, patrz jak tam wygląda, jak ten słoń, słonia trąba. Ja cię. No nie widzisz tam takiej tej? Tam taka trąba jest. I tu w ogóle w sumie te skały też w sumie wyglądają trochę jak takie słonie. Dobrze, że się wybrałam. No dobrze, że się wybrałaś, no. W ogóle ja jeszcze nigdy w życiu nie byłam na kajakach. No widzisz, jesteś pierwszy raz w życiu na kajakach. A jest cudownie. Jest. Za każdym razem jak będzie opcja na kajaki, to zawsze pójdę. No widzisz, no to elegancko. Ale miejscówki. Lepiej nawet niż na łódce, nie? No. O, tutaj mamy polską ekipę. Siema, zobaczcie jakie piękne miejsce. Mario. Patrzcie się jak wysoko tutaj, 2 metry, 3 metry do góry spokojnie sięga woda, jak jest przypływ, a dzisiaj jest odpływ i bardzo dobrze. Dzięki temu możemy pozwiedzać. Dlatego w jaskini były mokre te skały. I teraz płyniemy w taki jakiś przesmyk. Ale będzie. Jaka? Wycieczka łódką w moim życiu. No widzisz, najlepsza wycieczka łódką w twoim życiu. No, ale mamy widoki. Ja, ale na żywo. No, takie łódki. Ale czadersko. Pięknie. Tam drzewka jak rosną, ale miejscówka. Water high. Patrz Emi, patrz gdzie sięga woda. Metry do góry, metry, 4 metry do góry. Co najmniej. Laguna number 3. Okej. Okay. No to ona jest cała zalana. Jak jest przypływ, to jest pełna. To w ogóle, ja pierdzielę. No to nie byłoby nic widać. Tu nie byłoby nic widać, bo woda by była do samego sufitu, tak jakby. No, elegancko. Ale pięknie tu wygląda. Ja cię kręcę. Przepięknie. Tak? Jest? Big what? I don't know. What big? Heart. To jest serce, Emma. Tam jeszcze widać chickena do góry nogami. Widzisz jaki chicken? Tutaj chicken, tutaj Budda. Co? Kotek. Kotek? No. Nie wiem gdzie ty widzisz kotka. KFC. What? KFC. KFC? KFC. Jeszcze nie widać drogi, ale na pewno będziemy gdzieś tu między tymi skałkami pływać. Ja już to wiem. Big Turtle? Tu jest wielki żółw, Emma. Tu ma dziubę. No. Big Turtle. Wielki żółw. No, jest żółw. No. Ale miejsce. Pięknie. Ale sobie opłynęliśmy wyspę. O, pan tu jeszcze jakieś bujaki nam robi. Robi nam sztuczną falę.
No pięknie. A ciekawe, co przed nami ta dziura oznacza. Teraz będzie. Kładź się! Kładziemy się! Kto pierwszy? Grubo. Lay down. Kładź się. Ale on co, będzie siedział? My mamy leżeć, a on będzie siedział. Ale trzeba tutaj dobrze manewrować. Co nie ma? Lay down. Leżej ma, uważaj. Weź ręce z tego może, z brzegów. O tak, bo jak walniemy to... Ja pierdzielę. Ale akcja. Ale akcja. I jakie widoki. Ale hit. Okej. Okay. Jadź się. Ale nam zrobili przeprawę. Chyba tylko nam. Co? No, na pewno właśnie dlatego, że im zapłaciliśmy, to nam coś zrobią ekstra. My na kajakach, a Dorka sobie siedzi tutaj i się opala. Ale było cudownie, mówię ci. Mnie tak z zaskoczenia wzięli na te kajaki. Ja myślałam, że to jest większe, to takie pompowane następnym razem. Główna część naszej wycieczki dzisiaj, czyli wyspy Jamesa Bonda. Tutaj, gdzie było w 1974 czy 6 roku kręcony film Agent 007. No to właśnie tutaj była kręcona akcja z Jamesem Bondem w roli głównej. Idziemy zrobić sobie zdjęcia w tym pięknym miejscu, bardzo popularnym. No i zaczynamy. Jest przed nami James Bond.